Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Misze Kiszka, a to jest Battlefield 4 Pay to Win. Nie, zaraz? Nie to chciałem powiedzieć. Hmm, w zasadzie impulsem do stworzenia tego filmu było to, co przed chwilą przeczytałem. I powiem Wam. Właśnie drapie się po brodzie, to co słychać, to drapanie się po brodzie. O co kurwa chodzi? O, nie mogę tego inaczej ująć. Widzę jakąś promocję na jakieś zasrane batony które dają kody na battlepacki. Co jest? Ja się pytam. Co to ma być? A ja rozumiem, można tam od, jakieś odblokowania y, pod tytułem nieśmiertelniki z tych kodów dawać, ale battlepacki? Gdzie tam y, double xp możecie mieć? Przez to, że żrecie jakieś pieprzone batony? Albo kupujecie batony tylko, tylko po to, żeby, y, żeby mieć unlocki? Coś jest nie tak. Chyba nie tędy droga Electronic Arts. Ale dobra. Trzeba się będzie z tym pogodzić, każdy chce zarobić, a jak widać, elektronicy strasznie chcą się nachapać i podpisują z koncernami wciskającymi nam za strane żarcie głównowarte za przeproszenie kontrakty. No i będą na tym zarabiać. Nieładnie, nieładnie, ale to co widzicie w tej chwili to jest ryb obliteration. Jak widać, ginę bardzo szybko i zostawiam to specjalnie, te zgony zostawiam, bo dorwałem się do listy zmian, która będzie w wersji finalnej Battlefielda 4, Oczywiście zmian na lepsze, gorsze, to się przekonamy, w stosunku do bety. I teraz na początek polecimy sobie yy, oczywiście z tematem pod tytułem yy, mało klatek, cięcie, to oczywiście zostanie zoptymalizowane, zostaną też wypuszczone dodatkowe sterowniki do znanych obu marek graficznych powinno być dobrze, nie powinno klatkować i wydajność tandemów SLI czy tam potrójnych SLI czy poczwórnych powinna być na przyzwoitym poziomie a nie tylko 70 klatek, nie wiedzieć dlaczego to pierwsza sprawa, oczywiście usunięto pieprzony bug, który uniemożliwiał wejście do gry, czyli to, co mnie najczęściej odrzucało od grania w BT, czyli wchodzę do gry i wisi na ekranie ładowania, I ładuje, i ładuje i ładuje i ładuje i ładuje i nic z tego nie ma. Dobra. Kolejny temat to oczywiście wysokie zużycie procesora. Nie wiem czemu. 4 rdzeniówka w 100% czasami obciążona, a w zasadzie tak naprawdę nic na ekranie się nie działo i nie miało to znaczenia, czy serwer był pełny, czy pusty, po prostu się wieszało. Oczywiście dobra wiadomość dla konsolowców, bo będziecie sobie mogli zmieniać layouty. Będziecie, będziemy mogli sobie zmieniać layouty, jeżeli chodzi o controlsy. Dalej. Naprawiono śmieszny błąd z katapultą przy użyciu windy. Naciskacie buton i fru, lecicie sobie jak kapitan dupa. Jeżeli chodzi o balans gry, no to nie, nie warto, nie warto wymieniać tych wszystkich rzeczy, które, które oni tutaj wypisali, bo począwszy od, od zmniejszenia Raid of Fire w AK-12, gdzie przy burstach to było 1000, zmniejszyli to do 750, to są takie naprawdę mało znaczące zmiany w tej chwili, bo po wypuszczeniu. Pełnej wersji Battlefield 4. Możemy się spodziewać tweakowania przez dwa, może trzy miesiące i balansowania broni, dlatego że tak jak powiedziałem, to co mieliśmy to była wersja, wersja demo bety, i to, co powinniśmy zrobić właśnie podczas bety, I, i ta lista zmian powinna być pierdyliard razy dłuższa od tego co jest. No niestety Dajś tak zadecydował, wierzą swoim wewnętrznym beta testerom, że to będzie wspaniale zbalansowane, co oczywiście jest jedną wielką bzdurą, co widać po tym chociażby AK-12. Oczywiście tam zmiany w pojazdach i tak dalej, że niby ten RPG nie zabija jednym strzałem, co, co jest bzdurą, powinien one hit, jeżeli chodzi o, o helkę być. No, skoro już, już jesteśmy przy RPGu, to dla tych co strasznie płakali, że jest, że Soflam może namierzyć dla RPG. jakiś pojazd, no to to zostało wyłączone w pełnej wersji, gry tego nie zobaczycie. E ja, ja wiem, mi to jakoś nie przeszkadzało. Szczerze powiedziawszy. Jak się latało helkom, to można to było omieć, szczególnie, szczególnie tutaj w Szanghaju, masa budynków, można się było schować bez większego problemu. I o czym jeszcze chciałem rzec. Aha, właśnie. Narzekaliście na to, że tak, to jest takie bardzo niezbalansowane, a nie wiemy tak naprawdę jak będzie wyglądało, będą wyglądały unloki w śmigłowcu. Mówię tutaj o flarach i ECM-ie. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, że w dwóch slotach pilot do takiej sytuacji może dojść, ma icm a i flary i co? I będzie dupa? No, zobaczymy. jakby dali na początku wszystko, od razu byśmy wiedzieli, co i jak, co trzeba poprawić, żeby nam się grało dobrze. Być może ten, to usunięcie tego namierzanego RPG to był błąd. No, nie wiem. Zobaczymy. No, to o czym jeszcze warto było wspomnieć, to system levelowania w Battlefieldie 4. Oficjalnie, jak to działa i jakie nagrody otrzymamy zostały też opublikowane. I oczywiście mamy 100 rank, od 1 do 100. Niespodzianka. 45 wstążek, 45 medali. Dalej. Oczywiście gwiazdki za służbę. Tych mamy 130 unikatowych. Razem możemy otrzymać ich 13 tysięcy. Po setce dla każdej. Wyzwanie dla, dla panów panu 16 dalej. Assignmenty, jak się to po polskiemu nazywa. Zadania, tak, zadania. No i tutaj będziemy mieli 45, jeżeli chodzi o multiplayera zadań. Jakie będą, to zobaczymy. W każdym bądź razie podzielone są na trzy grupy. Oczywiście brązowe, srebrne i złote. No, malowanie, tam doktagi i inne pierdoły. Dalej, levelowanie, zwany scoring, żeby nie było, że to chodzi o zaliczanie. No i patrzcie, ten śmigłowiec nie spadł na jednego hita, co za dupa. O czym to ja mówiłem? O levelowaniu. O, to jest ważne, bo jak widać na załączonym obrazku, pewnie już każdy zajarzył, że obojętnie co nie zrobicie, to punkty dostajecie od razu, a nie po wykonaniu zadania, czyli przyjmujecie flagę i punkciki sobie lecą. I to jest, to jest zacne, bo, bo pomoże nam to w, no, w naszej karierze. Dalej. Unlocki to oczywiście. Będziecie sobie robili w miarę tego, jak będziecie używać danej broni. bo Nie da się inaczej. I to jest jedyne słuszne rozwiązanie. No i nieszczęsne battlepacki, y, o których mówiłem mówiłem na początku. Kurczę, idea, idea była słuszna. Powiem szczerze, podobało mi się to, co o czym czytałem na początku, a teraz no, tak jakoś z pewną taką nieśmiałością podchodzę do tematu, bo będzie znowu dr Pepper i inne duperele, i, i niestety pewnych rzeczy nie będziemy mogli zdobyć inaczej niż przez te cholerne kody promocyjne. Ewentualnie jeżeli, jeżeli to zbalansują, to czy zbalansują. Jeżeli tam przy battle packach yy, macza palce generator kliczb losowych i w każdym battle packu będą, będą różne rzeczy to też może być ciekawie, nieciekawie, nie wiem, jakoś tak, nie podoba mi się to i czuję tutaj kasę. To sporą kasę, którą będzie można wyciągnąć od biednych, naiwnych battlefieldowców, między innymi też ode mnie, chociaż znając życie w Polsce, te. Te promocje nie będą dostępne, i trzeba będzie sprowadzić miliard litrów, na przykład doktora Pepera, żeby dostać, nie wiem, jakiegoś tam doktaga doktor Pepper i złoty kamuflaż nabry. Nie No, oczywiście żartuję, ale tak to mniej więcej może wyglądać. No, i tymi mało optymistycznymi wieściami, chociaż z drugiej strony część z nich była całkiem pozytywna. Jak zwykle żegnam się z Wami. I co? Do zobaczenia na polu bitwy w Battlefieldzie 4. Na pewno. W końcu jeszcze parę dni zostało. Ja się duchowo. Czy ja się. Ja przygotowuję duchowo siebie oraz... Yy, współtowarzyszy do tego, że będę grał. Będę grał w grę i będę niedostępny. No i tym razem już definitywnie z Wami się żegnam. Do zobaczenia na polu bitwy.